tutaj Ola z Jaskółkowego kanału. Przygotowałam dla Was dzisiaj filmik, który będzie recenzją, który będzie prezentacją kolekcji, którą zamówiłam sobie ostatnio w Craft Money. Jest to kolekcja Lexi Design Steam Time. Ja wiem, to nie jest najnowszy hit, to nie jest najnowszy hit sprzedażowy. To jest kolekcja, którą większość z Was pewnie już widziała i którą już ma. Natomiast, co jest dla mnie istotne, to jest pierwsza kolekcja Lexi Design, którą zamówiłam sobie tak zupełnie świadomie w całości i stwierdziłam, że okej, chcę ją mieć, zróbmy to. Przyszła do mnie, wstępnie mogę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, jest bardzo klimatyczna. Natomiast co jest ważne i co jest ważne w tym, co dzisiaj powiem, będę się skupiać na tym, jaki to jest papier. Ponieważ każdy producent drukuje sobie na takim papierze, na jakim wybierze w drukarni. I są papiery i różnych gramatur, tutaj akurat mamy 250, ale są też różnych wykończeń i one się różnie zachowują, różnie się zginają, pękają, nie pękają, różnie się zachowują, jeżeli chodzi o wycinanie. I na tym się chciałabym skupić, dlatego że ja z papierami Lexi Design pracowałam do tej pory bardzo mało. Kupiłam sobie po prostu na zlocie w Warszawie kilka arkuszy ich papierów i gdzieś tam je po prostu użyłam jako dodatków do kolekcji. Po prostu nie miałam się czasu na tym skupić. A dzisiaj naprawdę chciałabym tak podejść do tematu od tej strony bardzo, bardzo praktycznej, więc jeżeli ktoś nigdy nie korzysta z papierów Lexi, a chciałby zacząć, to albo w ogóle zaczyna swoją przygodę i nie wie, na co zwracać uwagę, wybierając papiery, no to mam nadzieję, że dzisiaj dowie się czegoś nowego i po prostu się zainspiruje. Słuchajcie, tak jak już mówiłam, papiery kupione w Craft Money, sklep skrapowy w Łodzi, polecam serdecznie Kamila. Właścicielka jest niesamowicie miła, niesamowicie pomocna i nawet jakby czegoś u niej nie było, to zawsze możecie ją zapytać, kiedy będzie robić zamówienie, czy będzie robić zamówienie i sobie po prostu coś tam u niej domówić. Polecam też jej grupę na Facebooku, bo tam wszystkimi takimi informacjami się po prostu wymienia z grupowiczami. No i co? Arkusze dodatkowe, które sobie zamówiłam, bo do wszystkich tych kolekcji zawsze są dedykowane niesamowite dodatki. I mimo tego, że ta kolekcja jest mocno mediowa, czyli jakby wydawać by się mogło, że tutaj już będziemy dodawać sobie tylko te elementy typu wyciski, metale i tak dalej, to jak najbardziej są też dodatki do wycinania. I może od nich sobie zaczniemy, mimo tego, że one jakby w numeracji wypadają w trakcie kolekcji, bo tutaj mamy 5, 7, 11 arkusz. Natomiast ja po prostu tak, arkusz numer 5 zamawiałam podwójnie ze względu na te karty, które są bardzo przydatne w tworzeniu kartek, w tworzeniu arkuszy do albumu, a ja nie do końca mam jeszcze pomysł, co z tej kolekcji zrobiona. Mi się po prostu tak podobała, że zamówiłam ją bez konkretnego pomysłu, natomiast patrząc na te elementy, już właściwie wiem, co będę z nich robić. To jest piękne w dobrze przemyślanych kolekcjach, że od razu widząc dany element, wiesz, co możesz z niego zrobić i ostatecznie co, jak będzie wyglądać praca. Słuchajcie, kolorystyka ciepłych brązów. Wyglądają niektóre tak, jakby były kolorowane kawą albo herbatą, więc wielbiciele rdzy, wielbiciele prac vintage będą zachwyceni. I teraz słuchajcie, wykończenie tego papieru. On jest delikatnie satynowy. I teraz o czym mówię? Są papiery, które jak dotkniecie ich, są po prostu matowe. Tak jakby były lekko chropowate, jakby nie miały żadnej powierzchni na takim prawdziwym papierze, takim, wiecie, czasami jak mamy po prostu naturalną skórę naszą,
to wiemy, kiedy ona jest na przykład tylko umyta mydłem, albo tylko umyta wodą i zupełnie naturalna, a inaczej się ją dotyka, kiedy jest na przykład pokryta balsamem, inaczej się dotyka, kiedy jest pokryta jakimś kosmetykiem, inaczej się ją czuje, kiedy jest pokryta, nie wiem, specjalną bazą pod makijaż, która ją wygładza. I ten papier ma właśnie takie delikatne wykończenie z wierzchu. Z doświadczenia zauważyłam, że takie papiery, które gdzieś tam tą powłokę mają, świetnie radzą sobie z mediami, świetnie sobie radzą z ciapaniami, natomiast przyjmują je, wydaje mi się, wolniej, to znaczy nie wchłaniają się aż tak dokładnie w samą tą bazę papierów, samą tą miazgę, jak te papiery matowe, na które wystarczy, że coś kapnie i już po ptakach, bo one praktycznie wsiąkły w siebie wszystko to, co gdzieś tam na nich się umieszcza. Z doświadczenia też wiem, że te papiery trochę inaczej się zginają, trochę inaczej zachowują się podczas pracy, na przykład na zdjęcia, na przykład obkładanie brzegów albumów, niż takie papiery surowe. Także to musimy sobie sprawdzić, to musimy sobie zobaczyć. I tutaj dla mnie na przykład takimi skrajnościami, jeżeli chodzi o te papiery, to na przykład są stare papiery Paper Heaven, czyli te, które kiedyś tam mieliśmy, te kolekcje typu balonik dla siostrzyczki, kapuśniaczek, te takie stare. To się wtedy nazywało galeria papieru. Jak się je dotknęło, to był taki... jakby to powiedzieć, żeby to było zrozumiałe. Papier, po prostu. Taka macierz, taki podstawowy papier, on był właśnie zupełnie naturalny i tak jak trochę w środku, tak jakby był na zewnątrz. Natomiast przeciwieństwem na skali, kompletną skrajnością, czyli takim papierem, który wydaje mi się, że ma bardzo konkretną tą powłokę, są papiery na przykład Scrap Boysów, które wydają mi się niemal laminowane. I zupełnie inne są w dotyku, są takie satynowe, to jest jakby zupełnie, wiecie, inna jakość. Jakby ja porównuję też trochę celowo bardzo stare papiery z nowymi papierami, żebyście zobaczyli, że one też się zmieniają w czasie, bo teraz te nowe kolekcje Paper Heaven też już są w dotyku zupełnie inne i też się inaczej z nimi pracuje, tak? Mintaje też mają taką delikatną powłokę. Natomiast te, tak na pierwszy rzut oka, one są w połowie, czyli ta powłoka nie jest tak wyraźnie wyczuwalna, jak w papierach Scrap Boysów, natomiast ona jest i to czyni ten papier takim trochę szlachetniejszym. On też wydaje mi się, że podczas wycinania się lepiej zachowuje, nie strzępi się na brzegach, nie rozwarstwia, dzięki czemu naprawdę można wyciąć bardzo dokładnie elementy i one tak fajnie strzelają podczas wycinania, trochę tak jak się obcina paznokcie cążkami. To są moje oczywiście prywatne odczucia, jakby nie... Ktoś, kto nie działa z papierem dużo, będzie miał wrażenie, że mówię o jakichś kosmicznych rzeczach, które nie mają miejsca. Nie wiem, ja się na papierze od strony technicznej aż tak nie znam. Jasne, jakby ogarniam gramaturę, natomiast to są po prostu gdzieś tam odczucia moje na podstawie pracy z papierami. I to zauważyłam sobie po prostu u różnych producentów. Różne rzeczy. I słuchajcie, ta kolekcja główna już też widzę, ona z dotyku bardziej satynowa, taka delikatniejsza. I papier sam w sobie, on też trochę inaczej pracuje, on się trochę inaczej błyszczy. Jest widać, że bardzo wysokiej jakości i bardzo fajnie się będzie wycinać. To też widać sobie tutaj, merdając brzeg, próbując go paznokciem. Ten papier jest naprawdę ciężko rozwarstwić, tak? Więc do wycinania będzie się nadawał idealnie. I teraz zobaczymy, co mamy w środku.
No przede wszystkim piękne elementy wiktoriańskie, steampunkowe, są gorsety, są czaszki. O co chodzi z tym klimatem? Słuchajcie, to jest taki klimat fabryczny, klimat wiktoriański, ale klimat bardzo industrialny. Ja miałam z nim kontakt w swojej poprzedniej pracy, bo nie wiem czy wiecie, ale jeżeli ktoś mnie tam siedzi i śledzi dłużej w internecie, to wie, że zajmuję się też kostiumografią. Kiedyś zajmowałam się tym profesjonalnie. Więc brałam udział w różnych sesjach zdjęciowych, gdzie te elementy wykorzystywałam i gdzie w tym danym stylu pracowałam. Także dla mnie steampunk nie jest nowością. Natomiast jeżeli miałabym wytłumaczyć komuś, kto się po prostu nie spodziewa, co w takiej kolekcji znajdzie, na pewno znajdzie styl wiktoriański, na pewno znajdzie ten styl taki vintage, na pewno znajdzie elementy mocno techniczne, mocno fabrykanckie, mocno industrialne. Stąd mamy przepiękne damy w wiktoriańskich ubraniach, mamy gorsety, mamy wachlarze, ale mamy też trybiki, mamy zegary, mamy żarówki, które wtedy, słuchajcie, były nowością i które było czymś takim super, super nowoczesnym. Teraz gdyby na przykład chcieć zrobić taki steam, zresztą steam to para, więc jakby epoka pary, i wszystkiego mechanicznego, gdzie pojawia się elektryka. Gdybyśmy mieli to teraz zrobić w naszych czasach, no to słuchajcie, te wszystkie bioniczne roboty, to by był steampunk naszych czasów, tak? Elektronika, układy scalone i inne tego typu elektroniczne rzeczy. Tam trybiki, tam staromodne gogle, tam pierwsze żarówki. I słuchajcie, z tyłu arkusza okładkowego mamy elementy do wycinania, mamy gotowe tagi, co jest zawsze bardzo przydatne, jeżeli chodzi o pracę na szybko. Mamy gotowe napisy, także fajnie przygotowany arkusik, ponieważ pozwala już na wykonanie kilku dodatków. Co zawsze urozmaica kolekcję. No i przejdźmy do tej części właściwej, na którą jak najdłużej czekałam. Papierów jest dosyć sporo w kolekcji, co jest fajne, bo nie zawsze... Czasami mam tak, że widzę przepiękną kolekcję i nie zamawiam jej, bo w środku jest 5 arkuszy. I ja wiem, że ona by się świetnie spisała, natomiast ja tych kolekcji w sumie musiałabym zamówić na przykład, żeby zrobić taką standardową dla mnie pracę 5, tak? Tutaj mamy tych papierów dużo więcej, więc dużo więcej możliwości, co jest dla mnie dodatkowym plusem. I słuchajcie, zobaczcie, przepiękny tekst, bardzo fajną, zarówno tutaj mamy ręczną czcionkę, tutaj mamy drukowaną, mamy balony, napis podróż, więc arkusz w ogóle przepięknej beżowo-brązowej kolorystyce, ale w takich ciepłych, jasnych tonach. Tej kolekcji będzie, zobaczcie na następny arkusz, to chyba też będzie dobra konkluzja. Z tej kolekcji będą zarówno przepiękne prace damskie, bardzo kobiece, jak i te męskie, jak i te typowo takie steampunkowe i zadziorne. Więc myślę, że... O, słuchajcie, zobaczcie, tapeta popękana, tapeta pochlapana, tapeta cieniowana. Więc to jest bardzo dobry, słuchajcie, bardzo dobry papier bazowy dla tych, którzy na przykład nie dysponują tuszami, którzy boją się chlapać, dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam chcieliby osiągnąć ten miks mediowy efekt, ale jeszcze nie wiedzą jak, albo gdzieś tam nie mają na to pomysłu. Fajnie jest to przemyślane, moim zdaniem, dlatego że to po prostu bardzo ułatwia pracę. I super, że mamy tu znowu zestawienie papierów bardzo jasnych, jak i bardzo ciemnych, bo to ułatwia pracę, to sprawia, że po prostu te prace są dużo bardziej zróżnicowane. I teraz właśnie zobaczcie, następny arkusz jest już papierem dość ciemnym. Mamy łańcuchy, mamy trybiki, czyli teoretycznie, zobaczcie, ta część papieru idealnie nadawałaby się do pracy takiej naprawdę typowo męskiej. Plus mamy nagle bardzo damski dodatek, tak? Zdobiony zegarek. Mamy skrzydła w stylu Leonardo da Vinci, ale mamy haft. Tak to sobie przynajmniej wyobrażam, bo w tych elementach do wycinania jest to trochę między zdobionym zegarkiem, a trochę tamborkiem. W sumie można by z tego zrobić tamborek do wyszywania. A po tej stronie już zobaczcie, mamy te trybiki, ale mamy przepiękną damę.
Więc tutaj właściwie ogranicza Was tylko wyobraźnia. No to jest mediowy papier. Tu mamy dość konkretne uderzenie koloru, bo on jest naprawdę intensywny, naprawdę ciemny. Oczywiście jest brąz. Te trybiki wyglądają, jakby były malowane dosłownie mocnym espresso, a z tej strony pojawia nam się delikatna oliwkowa zieleń. Więc ta rdza jest bardzo autentyczna. To znaczy ona ma różne odcienie, więc możemy bardzo uniwersalne prace z takiego papieru wykonać i możemy w różne tony wyciągać sobie. Na przykład ten róg śmiało nadaje się do wyciągnięcia do pięknej zieleni, tak? Czyli gdzieś tam efekty rdzy, zielone efekty mchu, jak najbardziej. I ta zieleń jest tutaj mile widziana. Słuchajcie, następny arkusz. No, nie mogło się nie pojawić w steampunku, czyli zegar. Tutaj delikatnie tak jakby przytuszowany, znowu odbita delikatnie gazeta, pojawiają się znowu łańcuchy, trybiki, szachownica, która też jest takim typowym wzorem dla steampunku. Bardzo fajny papier bazowy, ale też zobaczcie, bardzo fajny papier layoutowy. Od razu nam mamy ozdobione wszystkie brzegi. Zegar nam ściąga trochę wzrok w to miejsce, więc właściwie możemy wykonać na tym papierze layout. I ja to widzę, chociaż kompletnie layoutów nie robię. A wiem, że on tutaj świetnie by się spisał. No i na odwrocie kolejna świetna baza. Mam wrażenie, że tu są... To jest słownik? Albo jakieś, słuchajcie, spisy fabryczne, bo tutaj to już są na pewno księgi, jakieś takie dokumenty księgowe, stare księgi, jak się prowadziło w fabrykach. No i oczywiście tekst pisany ręcznie, stary papier jakby z zeszytu, więc kolejny świetny papier bazowy, który Wam pozwoli wyjść od takiej prostej bazy do czegoś wyjątkowego. I znowu po jasnej bazie ciemny papier, bardzo intensywny, na bazie, słuchajcie, drewna. Czyli mamy jakby drewno, na tym drewnie mamy odbitego trochę druku, mamy rysy wszelakie, mamy odbite ślady i teraz zobaczcie, te trybiki tutaj nie są już jakby typowo namalowane, to wygląda tak, jakby zostawić trybik, on by zardzewiał i go zdjąć. To taki jakby odcisk typowo rdzawy, w takim miedzianym kolorze. Bardzo fajny efekt, słuchajcie, też tej żarówki, ponieważ mamy bardzo ciemny papier i jasną żarówkę, więc to daje nam ten efekt 3D. Ja mam nadzieję, że to widać w filmiku, natomiast jak się trzyma papier, to jest tak, jakby te żarówki już były naklejonym elementem wyciętym, czyli też dodatkowo Wam pogłębią kompozycję. No i w rogu gentleman, taki fabrykant. Dla mnie klimaty bliskie, bo jak wiecie, pracuję w Łodzi, więc te klimaty fabryczne są mi dobrze znane. Okej. Co chciałam na to zwrócić uwagę? Ci ludzie nie są ubrani. Sorry, zboczenie zawodowe. Będę mówić o ubiorze teraz, jak prawdziwy kostiumograf. Oni nie są ubrani w steampunkowym stylu. Oni są ubrani w stylu odpowiednim dla ich epoki. Natomiast elementy steampunkowe to są elementy dołożone. A to znaczy, że kolekcja przez to, oczywiście mam nadzieję, że był celowy zabieg, bo moim zdaniem bardzo udany, elementy użycia tych osób sprawiają, że papier jest dużo bardziej uniwersalny. To znaczy, że ten papier może być zarówno elegancki dla kogoś, kto jakby nie zrozumie subkultury steampunkowej, bo taka istnieje i są ludzie, którzy się tak ubierają na bieżąco, ale gdyby na przykład ten pan był dżentelmenem ubranym w stylu steampunk, on by na sobie miał mnóstwo takich elementów właśnie. Ten kapelusz byłby udziwniony o trybiki, ten okular jego byłby w jakiejś właśnie ramce, ten kubrak byłby zupełnie inny. A tutaj mamy bardzo fajne połączenie takiej elegancji, stylowości i wpływów epoki z tymi elementami steampunkowymi. Więc z jednej strony to od tego steampunku trochę nas odwodzi, ale z drugiej strony daje nam dużo więcej możliwości do tworzenia.
Arkusz numer 5, przepiękne tła, klucze oczywiście, które też są charakterystycznym wzorem. I tu mamy klamkę, natomiast jak ja zobaczyłam ten łuk, od razu szukałam maszyny do szycia. To też chyba zboczenie z czasów kostiumograficznych, natomiast ten łuk od razu i ten klimat steampunkowy od razu kojarzy mi się też ze starymi maszynami Singera na przykład, tymi ponad 100-letnimi, ja zresztą mam 3 takie. Więc od razu gdzieś tam kształt sam się narzuca jako dodatek i szczerze mówiąc, ciekawe czy ja tą maszynę do szycia tutaj znajdę, ten papier już widzieliście. Natomiast szczerze, jakbym miała ten element tej damy, to spokojnie te trybiki mogłabym zostawić z maszyną do szycia. I to jest kolejna rzecz sprawiająca, że po prostu dzięki temu papier jest dużo bardziej uniwersalny. No i słuchajcie, mamy papier z kompozycją, bardzo ładny, dlatego że mamy bardzo różne tony i takie typowo miedziane rdzawe i taki odcisk poczerniałego drewna, trochę takich plam po orzechu włoskim i elementy takie kawowo-herbaciane. Mamy czaszkę, mamy ćmy, które też są dla steampunku dość charakterystyczne. No i pojawiają nam się kwiaty, pojawiają nam się róże. Co to znaczy? A to znaczy, że zarówno trybików metalowych będziecie mogli użyć przy pracy z tą kolekcją, jak i ręcznie robionych kwiatów. I będzie to wyglądać świetnie. Mamy zegarek kieszonkowy. I ja teraz, słuchajcie, chyba będę szukać zegarka kieszonkowego do kupienia. No. Albo... Okej, wyobraziłam sobie taką pracę, która będzie w kompozycji kwiatowej miała też zegarek kieszonkowy. To oczywiście wiadomo, że baza musi być grubsza, żeby wytrzymała ciężar. Natomiast na przykład, jeżeli chcielibyście wykorzystać element do wycinania, na ten element okrągły nałożyłabym szklany kaboszon. Płaski od spodu, wypukły od góry i stworzyłabym coś w stylu zegarka za pomocą kaboszonu. I chyba taką kartkę zrobię. Widzicie, to jest piękne. Jeżeli papier jest dobrze przemyślany, to pomysły na pracę narzucają się same. To znaczy papier Wam się nie narzuca, ale sprawia, że nasz mózg jest dużo bardziej kreatywny i od razu wymyśla rzeczy, które można z tego papieru zrobić. Piękna baza, słuchajcie. Bardzo mi się podoba. Elementy geometryczne, elementy pęknięć, elementy odcisków, chlapań, są cyfry, liczby i elementy takich starych kafli, takie kaflowe mozaiki. Bardzo ładne, przepiękny odcień poczerniałego dębu, takiego orzecha. Bardzo fajny papier bazowy, na którym się będą przepięknie wybijać te elementy jasne. I to jest właśnie też, zobaczcie, ta powłoka, o której mówiłam na początku. Teoretycznie jest to zwykły papier, natomiast ten błysk jest taki satynowo-matowy, fajny, że nakładając tutaj wosk w kolorze miedzianym, patrząc od góry, czy tam na wprost na pracę, praktycznie go nie będzie widać. Natomiast gdzieś tam odwracając papier pod słońce, wyjdą nam przepiękne złocenia. I te chlapania, zobaczcie, one są tak dobrane kolorystycznie. Ta rdza jest tak autentyczna w swojej barwie, że ten papier, który właśnie mam wrażenie, że ma jednak jakąś taką satynową powłokę, sprawia, że ten kolor inaczej się w świetle odbija i mam wrażenie, że ta rdza jest trójwymiarowa, a nie nadrukowana. To też w tych papierach wysokiej jakości jest istotne. Także kupując papier, zwróćcie sobie na to uwagę, czy on się po prostu gdzieś tam różni. Elementy do wycinania, bardzo fajne. Do urodzinowych kartek nam są cyferki zazwyczaj potrzebne, ciężko dostać w klimacie, więc tutaj mamy komplet. Szkoda, że tak mało, ale rozumiem jakby o co chodzi. Kolejny zegarek kieszonkowy, ale już nie tak geometrycznie. O, tutaj moglibyśmy zrobić ten z kaboszonu, tak? Czyli wycinamy element sobie osobno, nakładamy kaboszon wypukły, robi nam się zegarek 3D. Albo tutaj przepięknie by wyglądał, na tym zegarze stołowym. To jest taka głownia na kominkach często stały albo na komodach, na środku, wykańczając mebel.
I z tego właśnie tutaj dając kabochon, przepięknie by nam to wyszło. Ja, wiecie co, darujcie mi odgłos szurania, ale ja postaram się znaleźć kabochon, żeby wam pokazać, o co chodzi. Moje metale, moja szufladka. Tu oczywiście sobie zobaczcie, jak przepięknie można komponować właśnie ten papier. Prawdziwe trybiki, bo niekoniecznie to muszą być papiery, papierowe trybiki, mogą być prawdziwe klucze. Mam tu kabochon, resztki, czas zamówić. Ok, kabochon szklany, zobaczcie, trójwymiarowy, on jest płaski od spodu, wypukły na zewnątrz. Wycinamy ten element zegarony, jest oczywiście trochę za mały, natomiast zobaczcie, nakładając kabochon, ozdabiając go ładnie, wrabiając go ewentualnymi dodatkami z mix mediów, tworzymy super element wypukły. Może zobaczcie, tutaj jest, no tutaj znowu jest za duże, tak? Ale mając kabochon wielkości tego zegarka, możemy sobie stworzyć element trójwymiarowy. I tak bym chyba chciała to w swojej pracy zrobić. No ale słuchajcie, lecimy dalej. Przepiękna tapeta w paski, tym razem w ciemne. Też pięknie wykończona po bokach, więc jeżeli ktoś nie tuszuje albo po prostu boi się, że nie ma tuszu w danym odcieniu, tu praca robi się za was praktycznie sama. No i mamy podróż, mamy wojaże, więc mamy też balony śliczne, bo nie dziecięce. Mamy skrzydła, mamy klatki, mamy balony, także elementy takie trochę fantastyczno latające. Znowu w przepięknym odcieniu, znowu w przepięknych ciapaniach, chlapaniach, pękaniach i rysach, więc bardzo klimatyczne. O, wiedziałam, że się pojawi tapeta wiktoriańska, czułam to. Mamy śliczną tapetę, wytartą mniej lub bardziej, trójwymiarową. Super kwiaty, więc znowu możemy to zestawić z damą, zestawić z kwiatami i ta praca nam wyjdzie bardzo, bardzo delikatna, bardzo kobieca. Także fajnie, że pojawiły się też te elementy mniej geometryczne. No i matematyka, geografia i proszę bardzo. Piękny globus, piękny druk jak zwykle. Kolory raczej miedziane, raczej jasne. Geometrię tutaj też mamy. I kolejny mój pomysł mi zawitał, żeby wziąć metalowy cyrkiel. Kupić po prostu najtańszy cyrkiel i teraz możemy to zrobić w dwóch wersjach. Pierwsza wersja jest taka, jak teraz bym to zrobiła jako scraper, czyli po prostu wzięłabym gesso, wzięłabym masę, wzięłabym tusze, wzięłabym różnego rodzaju media i po prostu go zamediowała i zrobiła na papierze kompozycję z cyrklem. Albo tak jak kiedyś to robiłam podczas kostiumografii, podczas bawienia się w sesję w klimacie steampunkowym, po prostu zostawiłabym ten cyrkiel na dworze, na balkonie, we wiaderku z kolą albo wodą, albo jednym i drugim i tak bym sobie to otrzymała, aż by mi się odpowiednio zestarzało. Często tak robiłam i polecam, bo czasami po prostu idąc do garażu czy kupując w Castoramie zwykłe śrubki, zwykłe trybiki, można sobie zrobić autentyki. Wcale nie trzeba mediów, wystarczy później tylko zalakierować, żeby nie brudziło i będzie idealne. Kolejny arkusz, mamy klucze, więc znowu, no nie będę wam wyciągać tych metali, ale wyciągnęłabym klucze i zobaczycie, jest kompozycja z kluczami, również by się nadawała. Mamy też szkic damy. Więc jak najbardziej tutaj te kompozycje kobiece mogłyby się znaleźć. O, tu mamy ślicznie, bo są i ćmy, i motyle, i kwiaty, i trybiki. Bardzo fajny bazowy papier. Papier, którego z pewnością użyłabym po wewnętrznej stronie okładki albumu. Ja mam zawsze tak, że okładkę zrobię zazwyczaj gładką, a w środku jak się otworzy album, to ten papier bazowy, okładkowy od wewnątrz zawiera wszystkie elementy, które można spotkać w kolekcji. I to jest właśnie taki papier, bo tutaj mamy pełen przekrój przez barwy, pełen przekrój przez tematykę i pełen przekrój przez elementy. Więc myślę, że byłby do tego idealny.
No i arkusz ostatni, jedenasteczka, coś właśnie w stylu tapety albo kutej bramy, bo to są takie właśnie jakby kute elementy, uchwyty połączone w wzór. Mamy pismo ręczne, trochę ciemniejszy odcień tego brązu, bardziej w szarości, bardziej w grafit, więc też do wykorzystania też bardzo fajnie Wam nada głębi w pracy. No i elementy do wycinania, które już widzieliście, wskazówki, gorsety, trybiki, damy. O, ta piękna dama szkicowana się tutaj powtarza, można tego użyć w kartce albo w tagu. Także słuchajcie, konkluzja. Papier naprawdę wysokiej jakości, moim zdaniem. Naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o wycinanie. Naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o nierozwarstwianie się papieru, o zaginanie się papieru. Ja tego Wam nie będę pokazywać. Sami spróbujcie, sami zobaczcie sobie, porównajcie różne rodzaje papierów, jak pracują. Ja po prostu dotykając kolekcji Lexi Design już wiem, jak ona będzie się zachowywać i wiem, że będę zadowolona. Natomiast polecam Wam po prostu gdzieś tam eksperymenty i sprawdzanie. Bardzo fajne ujęcie tematu, jeżeli chodzi o steampunk, bo to nie jest papier, który podjął tematykę subkultury jako takiej, ale tematykę epoki z elementami charakterystycznymi dla subkultury, więc papiery uniwersalne zarówno dla starszych, jak i dla młodszych, dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Prace zarówno przepiękne skrapowe, jak i przepiękne mediowe możemy wykorzystać. Kolekcja moim zdaniem bardzo przemyślana, a to sprawia w sumie jedną najważniejszą rzecz, to nam daje, jeżeli papier jest tak przemyślany. Prace robią się praktycznie same. Naprawdę nie trzeba się namęczyć, naprawdę nie trzeba się nakombinować. Jeżeli mamy kolekcję dobrą, dobrze przemyślaną, to prace wychodzą przepiękne i praca z nimi to jest przyjemność. Także słuchajcie, nie przedłużając, Lexi Design, gratuluję. Naprawdę świetna kolekcja, przekonaliście mnie jakością. Myślę, że nie będzie to moja ostatnia kolekcja od Was. I cóż, zachęcam do zakupów, zachęcam do próbowania i do sięgania po kolekcje, które tematycznie mogą nie zawsze Wam odpowiadać, które nie zawsze będą różowe i kwiatowe, jak to często widzicie u mnie na profilu, ale będą też wyjątkowe i niepowtarzalne. Takie kolekcje zawsze warto mieć u siebie, zawsze warto mieć na podorędziu, żeby stworzyć coś po prostu wyjątkowego. Ja Wam serdecznie dziękuję, zapraszam Was na następne filmiki, zapraszam Was na jaskółkowego Facebooka, na jaskółkowego Instagrama, tam się widzimy z Wami niemal codziennie. I cóż, do następnego nagrania, do następnego filmiku. Miłego dnia. To cześć.